Cześć, witam Was. Jesteśmy w parku linowym Skarbka i będziemy testować teraz trasę żółtą dla najmłodszych. Ona jest na wysokości mniej więcej pół metra do metra, tak? Tutaj rodzic może chodzić obok dziecka i po prostu mu pomagać, dlatego że łatwo sięgamy do przepinania. Pierwsze mieliśmy platformy, teraz będziemy mieć most birmański, więc ja go tak bardziej skrócę, tak? Nie będę chodzić po każdej pętelce, bo ich jest naprawdę sporo dla najmłodszych. Teraz będziemy mieć falochronę. Tak, prosta przeszkoda. I do dzieła. Jesteśmy. Teraz będziemy mieć orczy. Tak jest. To są bardzo fajne. Tak, tym sobie przyciągamy. Tutaj mamy dodatkowe zabezpieczenie. Tutaj wbijamy sobie nasze karabinki. Pamiętajcie, naprzemiennie, żeby się nie wybiły. No i jedziemy. Ale oczywiście, pamiętajcie się chwycić. Jesteśmy. Naprawdę, park jest spory. Czeka Was tutaj naprawdę 12 tras. Teraz będziemy mieć trapezy. Więc jak widać, wysokość jest spokojnie. Tam gdzie jest wyżej, to mamy drabinkę, żeby dziecku pomóc. Więc tutaj nie ma problemów. Dzieci, jest trasa siatkowa. Niestety bez Maśka dzisiaj, troszkę chory. No ale przynajmniej zobaczyliście, jak wyglądają trasy. Tak, teraz będziemy mieć w siateczce. No i lecimy. Tak, tak jest. No, a gdzie się tak możecie bawić? Oczywiście w województwie świętokrzyskim, w Bałtowie. Tutaj mamy największy w Polsce park. I to tutaj zaliczamy trasy. Piękny mostek. Naprawdę fantastyczny. To mi się podoba. I teraz będzie tyrolka. Dobra, w pierwszej kolejności wbijamy sobie bloczek. To jest taka zasada. I dopiero karabinki. I karabinki wbijamy za. Tak, też naprzemiennie. O tym musicie pamiętać. I mamy teraz. Załatwione. W pierwszej kolejności zabezpieczamy się tak i dopiero ściągamy bloczek. Co teraz? Teraz jest naprawdę sporo. Tak. Tutaj od 6 minimalny wiek, to jest chyba 6 lat. Na pewno będzie wpisane w komentarzu. I tutaj będziemy mieć X-y. Tak jest. Czyli musimy się pomęczyć. I załatwione. Tak jest. I teraz. A co mamy? Takie kacze łapki. Bardziej niż kacze. Takiego smoka bardziej. Ale zaliczone. Tak, teraz będą belki typu V. I do przodu. Spora trasa. Jak dla maluchów. Ale to dobrze. To po prostu wyzwanie. Zachęcam do odwiedzenia parku. I kolejna siateczka. Tak naprzemiennie. Teraz będzie fajna pajęczyna. Tak jest. Tak, co tu mamy? Pajęczynę. Bardzo fajne. Tak. Wysoko chwytamy, tak, żeby nie było problemu. I już jesteśmy na drugiej stronie. Jeszcze teraz kładka. Świetny tu jest teren, naprawdę. Takie pagórki, dołki i tak dalej. Raz jesteśmy na 1,5 metra, raz jesteśmy na 0,5 metra, więc całkiem fantastycznie.
Fajna kładka. Takiej jeszcze nie widziałem. Więc bardzo ciekawe. Bardzo lubię odkrywać właśnie nowe przeszkody. Teraz będziemy mieć rawers po sieci. Jak najwyżej chwytamy sobie, tak żebyśmy nie męczyli rąk. I długa, a zwłaszcza dla najmniejszych. Masiu, to by wymiękał trochę. No i to już będzie koniec trasy. Tak jest. Jeszcze łop, schudki. No i mamy koniec trasy. Dzięki wielkie, hej.